Siema, witam wszystkich w dość nietypowym odcinku. Dziś sobie zareaguję na pewnego tureckiego rapera. No i tak, nie przeraźcie się, że napisy są po turecku. I w ogóle co to? Turek? Pewnie islam i terroryzm? No nie, wcale, że nie. A, no i od razu powiem, że Ahmed powinien prowadzić to, ale mu się nie chce. Więc tak, G-Flow Musab jest to osoba religijna, w sensie muzułmanin, ale jest to pozytywna osoba. W ogóle mieszka on w Niemczech, no ale pamięta o swojej ojczyźnie. No i jako dziecko i młoda osoba miał dość spore problemy w tych Niemczech, ponieważ był on obcokrajowcem, no ale przyszło mu mieszkać w Niemczech. No i miał gdzieś w głowie, że jest Turkiem, że islam i te sprawy. No i też rówieśnicy go odtrącali, miał lekko depresję i tak dalej. No ale teraz jest pozytywną osobą. No więc tak, na początku może zrobimy dwie reakcje jakby na dwie piosenki. Jedna to będzie taka bardziej życiowa. I to ta, z której wziął się mój cytat pod filmem Indigo. No i będzie to właśnie oryginał tego cytatu, aż do OK. Dünya yaşamak için tehlikeli bir yer. Kötülük yapanlar yüzünden değil, durup seyreden ve onlara ses çıkarmayanlar yüzünden. Din adına suçsuz yere katledilen insanlar var dünyada ve faşistlik adına yakılan binalar var dünyada. Tankların arkasına bağlanıp sürüklenen bedenleri unutmadık. Petrolün uğruna öldürülen masum insanları unutmadık. Durup bakıp film gibi değil, nereye gidecek bu egoistik dünya barışı isterken yoktuk ama savaştayız. Benim endik serüvenli insan kasabı, paraya tapan terörist cahil bir toplum. Kana emerek şişen emperyalist vampirin siyonist koldu. Haram ekmek, kana destek, beşeri yalan etmek bana ne demek. Toplumun yalan ehline batmasa samanlık saraysa aleve gider. İnsanın insana yaptığı zulmü hayvan hayvana yapmaz. İnsanın hayvana tecavüz ettiği dünyada kimse aynaya bakmaz. Varlık hakkını dişleriyle kemiren masoldur müfredat. Dünyevi arzuların yalan ahengine müptela. Hakka ihanetle olmaz, hakkı savunmak ve hakka kavuşmak da vardır gerçek aşkla kavrulmak. Bu cihanın yan, aklın biliyor. Şu dünyanın haline bak. Sevgiyle yalandan, gülüşle sanadan. İnsanların haline bak. Bu cihanın yan, aklın biliyor. No więc tak, ogólnie to cała piosenka dotyczy problemu ze złem na świecie. Dlatego nie robię przy tym utworze akurat jakichś takich głupich reakcji czy coś. Po prostu no, problem tutaj jest taki jak w tym cytacie o to, że w zasadzie źli są ci, którzy jakby nie reagują na to, co ludzie czyniący zło robią, tylko sobie obserwują. No i jest to dość dobra piosenka, bo tekst jest dobry, ale i ujęcia są dobre. I ciężko jest zrobić taką dobrą reakcję na tą piosenkę, bo nie każdy zna turecki i trzeba by było to przetłumaczyć, co jest też, no może nie wielkim wyzwaniem, ale byłoby ciężkie się wpasować tak. İnsan nedir biliyor musun? Ağaçları kesip kağıt yapan, sonra o kağıda ağaçları koruyun yazandır. İnsan haklarını ayaklar altında ezen insan. Bir tarafta çocuklar açlıktan ölürken olur keder zindan. Öbür tarafta umursamayıp domuz gibi tıkınan şerefsiz var. Adamlık parayla değil, sizde nerede insaf?
Seni seviyorum kelimesinin ardına menfaat eklendi. Satılık şeytani aşkların fiyatları perakendeydi. Kurulan yuvalar yıkılmak için, evlilikler boşanmak için, savaşlar öldürmek için, silahlar da donanmak için. Dünyayı durdurun ineceğim ama nereye gideceğim? Harpler kazanılmaz, kaçarak ve de sefere giderek. Barış elçisi dedikleri şahısların elleri kan kokuyor. Batılı batılı mazlumu ezen adaletlerini korsan koruyor. Bebeklere tecavüz edenler psikolojik tedavi görüyor. Ama tecavüz edenleri gebertenler hapislerde çürüyor. Ne ayak? Ağlanacak şeylere giden aklımla güldüm. Bir tek ben miyim böyle düşünen? Kafayı sıyırıyorum çünkü. Bu cihaz ediyor, aklım gidiyor. Şu dünyanın haline bak. Sevgide yalandan, gülüşte sanılan insanların haline bak. Bu cihaz ediyor, aklım gidiyor. Şu dünyanın haline bak. İçimi karartan, lokmanın haramdan insanların haline bak. Bu cihaz ediyor. Gülüşte sanılan insanların haline bak. Bu cihan dönüyor, aklım gidiyor. Şu dünyanın haline bak. İçimi karartan, lokmalar haramdan insanların haline bak. Bu dünya fanidir, sakın aldanma. Mağrur olup tacu tahta dayanma. Yedi iklim benim deyip güvenme. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Jeszcze ten końcowy morał, żeby mieć oczy jakby szeroko otwarte. No dosłownie obudzone oczy, ale to tak na polski chyba nie wyjdzie. No więc dobra, przejdźmy teraz do tej drugiej, śmieszniejszej piosenki, chyba z najnowszego albumu Lal, a Lal to jest tulipan. Śmieszy mnie w tej nowej piosence zarówno teledysk, jak i no treść to jest niby spoko, że o swoich fanach, tam też swoje fanarty pokazuje. Bardzo mi imponuje tutaj ten montażysta G-Flowa, no bo te efekty są coraz lepsze, coraz fajniejsze. Mi też możecie zrobić fanarty. Czemu w zasadzie miałam może ze dwa fanarty? No dobra, jestem małym youtuberem, no ale hello, nie chcecie wystąpić w żadnym moim filmie, w sensie zostać wspomnieni? Przemyślcie to. G-Flow powinien zostać metalem. Nie no, tak naprawdę on kiedyś mówił, że próbował chociażby coś takiego jak rapcore robić, bo słuchał Linkin Parku. Artist missing. Czy jesteś artystą? No to chodź. O właśnie, więc jak jesteś artystą, no to chodź, zapraszam, róbcie mi fanarty, czy inne różne rzeczy. Dobra, kurde, bo zaraz mi ludzie powiedzą, że żebram o fanarty.
ale żeby był śmieszniejszy ten teledysk, to ja bym tutaj wkleiła zamiast tysiące G-Flowów, to tysiące wiatraków, że to niby moi fani. G-Flow będzie robił psychozę, co? Pozdrawiam cię, psychoza. Dostał zawału, tak jak ja. No ten to chyba faktycznie był jakimś psychopatą czy coś. No i ogólnie polecam typa dla tych wszystkich efektów, dla teledysków. Warto. Uwierzcie, nawet jak nie znacie języka. I tak w sumie to by było tyle na dzisiaj. Zapraszam was do odwiedzania linków w opisie. Tam wszystkie sociale, grupy, w sumie obecnie dwie grupy. Discord. Nie pytajcie, czemu na Discordzie jest osobna sekcja, nie powiem wam tego. Po prostu jest i tyle. Póki co, albo... Bo tak. No i do zobaczenia w następnym materiale. One more time, maybe one more time.